Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patryk2703 i dotarliśmy do tier listy, a więc moje najlepsze i najgorsze ćwiczenia na nogi. Zrobiliśmy już wcześniej klatkę, zrobiliśmy barki, zrobiliśmy plecy, no i teraz pozostają nogi. Jak będzie dużo polubień, będzie duże zainteresowanie, będzie dużo komentarzy. Dużo dyskusji, bo to też wskazane. Nawet jak się nie, nie zgadzasz z moją tier listą, to proszę cię za przeproszenie. Nie sraj ogniem, tylko wrzuć komentarz, argumentacja i możemy dyskutować. Ale dochodzimy dzisiaj do najlepszych ćwiczeń na nogi. I bez przeciągania, dokładnie tak samo jak wcześniej. Taka sama zasada. Od góry macie najlepsze, niżej bardzo dobre, jeszcze niżej dobre. I jeszcze niżej może być, a na samym dole, farmazon. Z reguły znajdują się tutaj maszyny. Zobaczymy, czy będzie taki dzisiaj. Nikt tego nie wie. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia, pierwsze ćwiczenie przysiady. Przysiady nie może być gdzie indziej niż tylko i wyłącznie linijka. Najlepsze. Gdybym miał wybrać jedno tylko ćwiczenie na nogi i musiałbym tym ćwiczeniem ćwiczyć do końca życia, Byłyby to przysiady ze sztangą na barkach, bądź y, byłyby to y, wykroki z hantlami. To by były te ćwiczenia. Aczkolwiek wykroki ze sztangą też bym nie pogardził. Także tutaj bym miał duży problem, żeby wybrać to jedno najlepsze ćwiczenie, ale podejrzewam, że jednak stałbym przy, przy wykrokach ze sztangą. Ale zobaczymy. Zobaczymy dalej. Tutaj mamy przednie przysiady. Jest to ćwiczenie bardzo dobre. Nie jest to ćwiczenie najlepsze, ale jest to ćwiczenie bardzo dobre. To nie jest dla mnie, wiecie, must have, to nie jest to, co ja muszę wykonywać. Ale jeżeli chodzi o przysiady ze sztangą na plecach czy na barkach z tyłu, no to, to już muszę mieć. A tutaj może być, ale nie muszę tego robić. Także ustawiam na bardzo dobre. Zapamiętajcie, to jest moja tier lista, nie Twoja. Jeżeli ty się nie zgadzasz, to możesz oczywiście dyskutować. Tutaj mamy martwy ciąg. Martwy ciąg, jak już wcześniej zapowiadałem, nie został uwzględniony podczas ćwiczeń na plecy. Z tego powodu, że jest to ćwiczenie bardzo globalne i wiecie, ciężko tutaj powiedzieć, czy to jest ćwiczenie na nogi, czy to jest ćwiczenie na plecy. To jest ćwiczenie, tak naprawdę, na wszystko. I tutaj jak najbardziej ustawię, że jest to ćwiczenie dobre. Bo jeżeli mówimy o samych nogach, to jest to dobre ćwiczenie. Ale to jest dla mnie ćwiczenie zbyt, wiecie, które rusza inne partie mięśniowe. Więc za bardzo tutaj pracują plecy. Ogólnie tutaj całe ciało pracuje przy martwym ciągu. A więc nie chciałbym za bardzo, wiecie, tutaj wstawiać na bardzo dobre, najlepsze, ponieważ ja tego ćwiczenia na nogi nie robię. Wcześniej korzystałem z martwego ciągu typowo robiłem w dniu pleców dzisiaj już nie robię martwego ciągu. Dlaczego? Ktoś powie, pewnie jesteś mięczakiem, Dlaczego? dlatego nie robisz martwego ciągu. Nie, nie robię martwego ciągu. Ciągu uważam, że są ćwiczenia bezpieczniejsze, tak jak na przykład ławka rzymska. Tam też fajnie mogę sobie prostownik poćwiczyć. A jeżeli chcę ruszyć pośladkowy, dwójki, no to znam dużo innych, lepszych ćwiczeń, jeżeli martwy ciąg. Więc wolę sobie tak wszystko porozkładać, aniżeli robić wiecie, wszystko w jednym ćwiczeniu. Ale niewątpliwie jest to ćwiczenie dobre, jeżeli chodzi o nogi. Tutaj mamy Smith Maszyna, a więc maszyna Smitha oczywiście landuje jako Farmazon. No. Bez przesady. Mam dużo lepszych ćwiczeń, żeby maszynę Smitha dawać nawet na może być. Tutaj naprawdę jest bardzo dużo ćwiczeń świetnych na nogi, i tak naprawdę na nogi nie trzeba robić dużo. Na nogi nie musisz robić skomplikowanych ćwiczeń. Na nogi wystarczą podstawy. Rozbudować nogi to nie jest duży problem. Zaraz hejterzy powiedzą, no ale przecież ty nie ćwiczysz nóg. No Niech i tak będzie, że nie ćwiczę, ale mam nogi dobrze rozbudowane. A więc to o czym świadczy. A tak naprawdę nie robię wiele. Nie robię wiele. Robię to, co się znajdzie w najlepszych. To zaraz zobaczycie. Tutaj mamy przysiady z własnym, z własnym ciężarem, z ciężarem własnego ciała. Tutaj wam powiem, że ustawię to za najlepsze. Jest to ćwiczenie bardzo dobre, które ja zawsze wykonuję przed właściwymi przysiadami, jako serie wstępne. Jeżeli ktoś nie ma obciążenia. Ktoś, wiecie, nie ma czasu, może nie ma funduszy na siłownię, żeby sobie kupić karnet, to jak najbardziej jest to ćwiczenie najlepsze, jeżeli chodzi o przysiady, wykorzystując własną masę ciała. Tylko wiadomo, że wtedy trzeba troszeczkę więcej powtórzeń narobić. Można robić też wolniej, można robić w odpowiednim tempie, oczywiście, i tutaj dać na 100% to bardzo dobre rezultaty. Następne ćwiczenie jest tutaj martwy ciąg na prostych nogach. Martwy ciąg na prostych nogach dał jako bardzo dobre. Ktoś powie, no Patryk, czy już mówiłeś, że martwy ciąg to jest takie ćwiczenie globalne, bardziej plecy też wchodzą. Tutaj jest to bardzo, ćwicze, bardzo dobre ćwiczenie na dwójki, a że nogi są proste, to bardzo ładnie tam wchodzą dwójki. Jak ktoś nie robił pośladkowy dwójki, coś pięknego, to jest coś jak RDLS z handlami. Też pewnie zaraz do tego dojdziemy. O, jest jako następny. A więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre ćwiczenie. Dwójki pośladkowy, coś pięknego. I jeżeli nie robiłeś, to, to musisz zobaczyć. To musisz zobaczyć, jakie to jest ćwiczenie i jak dobrze to wchodzi. Ale nie ustawię jako najlepsze. Nie ustawię najlepsze, bo to nie jest dla mnie must have. To nie jest dla mnie, wiecie, musi być. Nie ma takiej możliwości, żeby to weszło na najlepsze. Nie, nie ma szans. Także nawet jeżeli jest to Twoje ulubione ćwiczenie, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie będzie to najlepsze. Będzie to bardzo dobre i tak jest wysoko. Także jak już powiedziałem wcześniej, nie sraj ogniem. Tutaj mamy RDL -e z handlami. Ustawia jako najlepsze. Ustawia jako najlepsze. Naprawdę mega dobre ćwiczenie. Dwójki, yy, pośladkowy, yy, czwóreczki delikatnie. No... Coś pięknego, coś pięknego. Jak ktoś nie robi, to zachęcam, żeby zacząć robić to ćwiczenie. Uwaga, tutaj trzeba robić ćwiczenie z odpowiednim obciążeniem i bardzo dobrze technicznie. Zresztą wszystkie ćwiczenia trzeba robić bardzo dobrze technicznie, ale niektóre ćwiczenia są takie, że jesteś bardziej narażony na kontuzję, tak i trzeba bardzo, bardzo mocno zwracać uwagę na, na technikę. Tutaj macie rakól, a więc taki martwy ciąg z poziomu haków. Powiem wam, że to jest dobre ćwiczenie. Ustawię jako dobre, tylko też bardziej takie globalne, ale z pewnego poziomu, jeżeli ktoś ma problem z pewną fazą ruchu, to jak najbardziej się to u niego sprawdzi. Ustawię na dobre. Tutaj mamy safety bar skład, a więc przysiadł z takim safety barem, z takim, można powiedzieć, że sztangą bezpieczeństwa, jeżeli tak miałbym to przytłumaczyć wprost. I wam powiem, że to jest ćwiczenie bardzo dobre dla osób, które mają problemy z obręczą barkową, które nie mają mobilności. Jest to naprawdę dobre ćwiczenie, i u niektórych podopiecznych bardzo dobrze się sprawdza. Także. Polecam, jeżeli, jeżeli ktoś ma problemy nie dam na najlepsze z tego powodu, że to nie jest must have dla każdego, tak? A dla osób, które tam jakieś delikatne problemy mają z mobilnością, jeżeli chodzi o obręcz barkową, jak najbardziej się nadaje, musisz spróbować, jeżeli odczuwasz dyskomfort bardzo mocny przy przysiadach na, na plecach ze sztangą na, na barkach. Z tyłu to to musisz sobie spróbować safety bar squat i zobaczysz, że dużo, dużo lepiej będzie wchodzić, nie będziesz czuł tego dyskomfortu w czasie, kiedy oczywiście musisz dalej pracować nad mobilnością, no bo to nie może tak być, że ty zamieniasz na safety bar squat zwykły przysiad i nie pracujesz nad mobilnością, dalej nad mobilnością musisz pracować. CC Squad. Jest to bardzo dobre ćwiczenie, aczkolwiek nie jest to dla mnie must-have. Przy tym ćwiczeniu trzeba uważać, jeżeli chcesz to zrobić z obciążeniem. Jeżeli chcesz to ćwiczenie zrobić z obciążeniem, widzieliśmy u niektórych szamanów internetowych, jak chcieli to ćwiczenie CC Squad wykonać z obciążeniem, może to się źle skończyć. Także. Radziłbym bym bez obciążenia na samym początku. Bardzo dobra technika, yy, zachowanie równowagi, pozycja wyjściowa i tak dalej, praca w odpowiednim tempie. Dopiero później, jak już jesteś bardzo mocny, może zastanowić się na nad dołożeniem obciążenia. Ale mimo wszystko trzeba bardzo mocno uważać przy tym ćwiczeniu. Tutaj mamy zwykłe przysiady bułgarskie. Yy, tu jest akurat w oparciu o ławkę, można oczywiście w oparciu o jakiś stopień ustawię to jako ćwiczenie najlepsze. Powiem wam, że no, jeżeli miałbym zestawiać przysiad ze sztangą na plecach z tyłu na barkach, no to, to bym tutaj zrównał z, z przysiadami bułgarskimi. Czwórki, pośladkowy, dwójki, no, wszystko tutaj pracuje. No, powiem wam, że coś pięknego, coś pięknego, jak ktoś nie robił, to spróbujcie sobie co najważniejsze w takich warunkach, jeszcze można powiedzieć, że domowych, bo wiele osób ma w domu ławkę i hantle. A nie ma sztangi. To się bardzo często zdarza. I Wam powiem, że coś pięknego, możesz zrobić to w domu bez żadnego problemu. Bez użycia sztangi, możesz zrobić piękne przysiady. Więc mega, mega fajne, ja bardzo często praktykuję w domu. Tutaj macie przysiady na jednej nodze. Przysiady na jednej nodze dam na może być. Wiecie, dlaczego tutaj chodzi bardziej o stabilizację i tak dalej? To tutaj nie jest to coś, co ja muszę mieć, coś, co naprawdę chciałbym mieć w treningu. Tutaj jest bardziej taka, można powiedzieć, że techniczny bardziej ten przysiad, a więc nie, nie, nie jest to, co wiecie, co ja polecam i, i co musi być, a więc tylko i wyłącznie, wyłącznie może być, ale nie ustawia jako farmazon, nie ustawia jako farmazon, bo jednak Wiecie, no to jest, to jest ćwiczenie, które, znaczy nie ma głupich ćwiczeń, no nie ma głupich ćwiczeń, Wy dobrze o tym wiecie, a to akurat jest ćwiczenie, które nie jest głupie, tylko po prostu bardziej tutaj chodzi o równowagę, stabilizację i tak dalej. A więc y, tylko i wyłącznie może być. Tutaj mamy przysiady z handlą, u nas to się nazywa przysiady z handlą i ustawię to na najlepsze. Ustawię to na najlepsze, i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jeżeli też nie masz obciążenia, jeżeli nie masz funduszy, żeby wykupić sobie karnet na siłownię, jeżeli nie masz czasu na siłownię, to to jest coś, coś pięknego. I polecam wszystkim przysiady z Hantlą, Też bardzo często praktykuję. Mega dobra sprawa. Oczywiście też trzeba zachować technikę, ale można to zrównać z przysiadami ze sztangą. Coś pięknego. Tutaj mamy przysiady z pozycji y, y, boksa, więc takie można powiedzieć, że pół przysiady y, z, z boksa. I wam, wam powiem, że ustawię to jako dobre z tego powodu, że jeżeli ktoś ma słabą pewną fazę ruchu, to może bardzo fajnie tutaj to naprawić. I jest to ćwiczenie dobre, niewątpliwie dobre, ale to nie jest dla mnie, wycie masterf, ja tego nie robię, ale jest to dobre ćwiczenie. I tutaj mamy y, maszynę, y, jest to y, uginanie w leżeniu. Powiem wam, że uginanie w leżeniu pierwszy raz tak się zdarzyło, że maszynę ustawiam jako może być. Nie ustawiam jako farmazon. Powiem wam dlaczego. Pewnie to jest zaskoczenie dla wszystkich. Długo na to czekaliście, kiedy 2703 ustawi maszynę jako nie farmazon. Gdzieś troszeczkę wyżej. No i to jest właśnie ten moment. Ja to ćwiczenie wykonuję tą maszynę używam jako wstępne zmęczenia, więc nie jest to dla mnie, wiecie, Coś, czym ja trenuję, tak naprawdę, tylko robię tutaj wstępne zmęczenie. Jeżeli chodzi o sam, yy, samo pojęcie wstępnego zmęczenia, jeżeli chci chcielibyście wiedzieć o tym więcej, to jak najbardziej mogę o tym zrobić materiał. A więc to jest moje, można powiedzieć, drugie ćwiczenie. Jeżeli ćwiczę nogi, na samym początku oczywiście rozgrzewka. I to jest moje drugie ćwiczenie, a pierwszym ćwiczeniem jest prostowanie nóg w pozycji siedzącej i tutaj oczywiście też ustawię jako może być, z tego powodu, że zaczynam od tego ćwiczenia trening. Ktoś powie, wow, Patryk zaczyna od maszyny, coś niesamowitego, a tak demonizował maszyny. Z tego też powodu, o którym wspomniałem wcześniej, to jest bardzo dobre na wstępne zmęczenie. A ja uwielbiam robić wstępne zmęczenie, dopiero później podchodzić do przysiadów. A więc na samym początku ja nogi zaczynam trenować od wyprostów, uginania i później idę sobie na przysiady. Tak to wygląda. Teraz tutaj mamy oczywiście wykroki. Wykroki to jest wow, to jest coś pięknego. Mam powiem, że gdybym miał właśnie wybierać najlepsze ćwiczenie i to by było jedyne ćwiczenie, to bym się wahał między przysiadami a wykrokami. Wybrałbym wykroki z handlami. To jest tak dobre ćwiczenie. Po tym ćwiczeniu po prostu czuć nogi idealnie. To jest coś, coś pięknego. Dwójki, czwórki, przywodziciel, no coś pięknego, tutaj naprawdę pośladkowy achy i ochy, więc jest to niewątpliwie najlepsze ćwiczenie, bez dwóch zdań tutaj mamy y, wykroki ze sztangą wykroki ze sztangą też dam bardzo, bardzo wysoka, więc najlepsze jest to ćwiczenie najlepsze, tak samo jak wykroki z hantlami już nie będę się powtarzał, no pośladkowy czwórki, dwójki, no, coś pięknego no, jak ktoś nie robił, to, to musi zacząć robić tutaj mamy takie boczne y, wykroki boczne wykroki dam jako Najlepsze. jest ćwiczenie świetne. Można powiedzieć, że ćwiczenie, które jest no nie, nie tak bardzo dobrze znane, ale jest to ćwiczenie świetle przy, świetne. Przywodziciel, bardzo mocno zaangażowany. Dwójki, czwórki, pośladkowy, no, coś pięknego. A więc jeżeli ktoś nie robi, to musicie sobie spróbować. I zobaczcie teraz na tą linijkę. Najlepsze. I tutaj macie ćwiczenia, którymi zrobisz nogi potężne. Nie potrzebujesz tak naprawdę schodzić tych linijek niżej, a więc nie potrzebujesz tego co jest niżej, no tylko i wyłącznie tak jak powiedziałem wcześniej, ja korzystam z maszyn jeżeli chodzi o wstępne zmęczenia, więc wyprosty jak najbardziej w pozycji siedzącej i uginanie w pozycji leżącej jak najbardziej. Tutaj mamy maszynę, tutaj mamy nic innego jak hack skład, a więc jest to taka suwnica tylko, że obrócona, no damy tutaj, damy tutaj na farmazon od razu nie ma sensu się tym ćwiczeniem zajmować, brak zaangażowania pracy mięśni synergistycznych raz, że to jest maszyna dosyć niebezpieczna, bardzo łatwo tutaj zrobić tak zwany przeprost i zniszczyć sobie całkowicie kolana, a więc nie ma, nie ma tutaj innej możliwości, jak tylko i wyłącznie linika Farmazon. Tutaj mamy Vertical Leg Press, a więc to jest maszyna Pionowa, tak? Też Farmazon. Nigdzie indziej się to nie, nie nadaje. Z tego powodu, że jest dużo lepszych ćwiczeń, które mogę wykonać. No, już prezentowałem je tutaj u góry. To po co mam robić takie farmazoniarstwo? No, nie ma potrzeby. Chyba, że ktoś lubi ze smartfonem sobie poleżeć. To jest dobra maszyna. Jak chcesz, Jak chciałbyś sobie ze smartfonem poleżeć, a gdzieś tu przywiesić sobie smartfon, to sobie wyobraź. Oglądasz i ćwiczysz. Masz dwie korzyści w jednym. Takim jak to jeden z szamanów nazywał na polskim internecie, taki lazy training. Ja tego nie propaguję i nie polecam. Tutaj mamy maszynę do, do łydek, wspięcia na palce. Jak najbardziej, jak najbardziej może być. Może być i tutaj wiecie, nie ustawię jako farmazon z tego powodu, że tutaj za bardzo nie potrzebujemy pracy, pracy mięśni synergistycznych. Tutaj bardzo ładnie same łydki Pracują i nic tutaj więcej nie trzeba. Ja, oczywiście, polecam wszystkim z handlą robić spięcia na palce, bo uważam, że to jest dużo, dużo lepsze. Też możesz ćwiczyć sobie równowagę i tak dalej, ale to też jest ćwiczenie, które, z którego czasami zdarzało mi się skorzystać. Ale tak jak wam powiedziałem wcześniej, wolę z handlą, w ogóle wolę sobie robić z handlą wspięcia na palce. Tutaj mamy bar Deadlift i damy to na dobre. Damy to na dobre z tego powodu, że jednak jak wcześniej już wspomniałem, no martwy ciąg takie za pomocą Hexbar, a więc wchodzisz w środek troszeczkę bardziej ten środek ciężkości trochę lepiej rozłożony, jeżeli chodzi o, o talerze i wam powiem, że to jest za bardzo takie też globalne ćwiczenie dla mnie, więc plecy tutaj dosyć mocno, mocno pracują, ale jest to dobre ćwiczenie na nogi. Jest to dobre ćwiczenie na nogi, jeżeli ktoś lubi. Ja lubię to bardziej sobie porozkładać, tak jak tutaj widzili, widzicie tą tabelkę, tą linijkę najlepsza. więc wolę sobie to bardziej wiecie, porozkładać te ćwiczenia, jeżeli robić takie ćwiczenie, które mnie zajedzie całkowicie. Sumo Deadlift. Sumo Deadlift wiecie, że dam chyba na. Bardzo dobre z tego powodu, że tu troszeczkę większe jest zaangażowanie, jeżeli chodzi o pracę nóg. A więc tutaj troszeczkę bardziej można te plecy odciąć, zwłaszcza prostowniki, i dam to jako, jako bardzo dobre. Pośladkowy, dwójki, czwórki, przywodziciel, też, a więc jak najbardziej. Jak najbardziej dam to ćwiczenie jako bardzo dobre. I ostatnie ćwiczenie, które nam zostało do omówienia, maszyna. A więc jest tutaj nic innego jak wsiadzie Yy, yy, uginanie w siadzie. Powiem Wam, oczywiście chodzi tutaj o dwójeczki. Tutaj bardziej pośladkowy jest wyłączony. Jeżeli chodzi o uginanie w pozycji leżącej, to tutaj bardziej pośladkowy jest włączony, bo to nie są dwa te same ćwiczenia, jakby ktoś się zastanawiał, czy uginanie w leżeniu to jest to samo, co uginanie w siadzie, no to nie za bardzo. To są dwa całkowicie inne ćwiczenia, i też inne mięśnie pracują. Inne jest zaangażowanie może tak. Podobnie, podobne mięśnie pracują, ale jest inne zaangażowanie, jeżeli chodzi o mięsień pośladkowy przede wszystkim. I tu. Tutaj zwróćcie uwagę, że dam, jako może być. Z tego powodu, że to też fajnie może posłużyć jako maszyna do wstępnego zmęczenia. I czasami, jak na przykład zajęta jest maszyna do uginania w leżeniu, no to korzystam z maszyny uginanie nóg w pozycji siedzącej, też fajne na wstępne zmęczenie. Tak to wygląda u mnie. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak u mnie wygląda trening na nogi, no to zaczynam tak naprawdę, jak już Wam wcześniej wspomniałem, od wyprostów na maszynie w pozycji siedzącej, później wchodzę na uginanie w pozycji leżącej, i później od razu przechodzę sobie na przysiady. A po przysiadach przechodzę sobie w wykroki z wykorzystaniem handli, i później sobie czasami robię. Bułgarii, tak? A jak jeszcze jest troszeczkę czasu, to włączam sobie RDL -e z hantlami. Tak to u mnie wygląda. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś no, propozycje, jeżeli chodzi o dalsze. Tier list, aczkolwiek już rozmawialiśmy, że możemy zrobić triceps, biceps. Później ktoś mówił, że możemy zrobić coś o diecie, a więc jeżeli chodzi o najlepsze produkty, najgorsze produkty z diety, też to jest bardzo dobry pomysł i możliwe, że takie coś zrobimy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany moim planem treningowym, to za zapraszam na stronę wwwpatryk 2703com znajdziesz tam plan treningowy na siłownię, znajdziesz tam również plan treningowy, taki typowo domowy z wykorzystywaniem, z wykorzystaniem. Z sprzętu minimalistycznego. Więc tam masz wypisany sprzęt, jaki, jaki potrzebujesz do wykonania danego treningu. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Na razie, cześć, pozdrawiam, i do następnego materiału.